Panowie gotowi? Spidey, pa! No. To wbrew przepisom, poruczniku. Przepraszam, prezent urodzinowy od dziecka. Nieczęsto pracujemy z tym gościem. Puszczę to płazem. Wyjątkowo. A teraz bierz się do dzieła. To jest. Nadchodzę! MJ, dostałem się do jednej z firm Hammerheada. Wygląda na gorzelnię, ale na stówę to przykrywka. Stawiałbym na przemyt, broni albo gustownych gangsterskich kapeluszy. Masz na myśli fedory? To chyba byłoby jeszcze gorsze niż broń. Daj znać, jak coś znajdziesz. Fedory, właśnie. Szef miał doskonały pomysł. Te nowe drukarki bardzo ułatwiają nam życie. He, to łatwiejsze niż zabranie dziecku cukierka. Jak już używamy metafor, bardziej jak produkowanie własnych cukierków. Nie? Tak. Wiesz, co miałem na myśli. Tak czy siak, codziennie dajemy sobie 300% podwyżki. Wcale na to nie narzekał. Więc drukujemy własne pieniądze i produkujemy własną whisky? Świetna sprawa. No, tylko nie przesadź z gorzałą. Szef nie chce, żebyśmy się roznegiwiali. Tak, tak. Tak w ogóle to jak to wszystko uchodzi szefowi na słuch? Nie płacą mi za myślenie, stary. Pewnie opłacę jakichś ważniaków, żebyś chcieli cię. Nieźle, nieźle. Ale co się dzieje z Łychą? No wiesz, trafia do baru szefa albo jego znajomy. Cholera! Wszystko sobie zaplanował. Pijecie w pracy? Doniosę o was wszystkich HR-owi Hammerheada! Powinniście tu urządzać imprezy.
Nie wpadam! Ruszcie tyłki i załatwcie go! Może nie rujnujmy już bardziej naszej gospodarki, co? Peter, rozszyfrowałam trzeci plik od ciebie. Fajnie, ja też tutaj nie próżnuję. Powiem ci, co odkryłam, a ty pracuj dalej. Wydaje się, że kapitan Yuri ma o czym myśleć. Kto nie ma? Prawda. Znalazłam w pliku archiwa policji. Wiesz, że jej ojciec i dziadek byli Chinami? Ha! Rodzinna tradycja! Coś takiego. Ojciec Yuri został wyrzucony z policji. Trafił do więzienia za przyjmowanie łapówek. Od Maji. Brał w łapę? Kiedy tylko mógł. Wydaje mi się, że Yuri chce zadośćuczynić za błędy ojca i przy okazji położyć kres działaniom Maji. Grubo! Nic dziwnego, że nie odpuszcza! Wiem, że powinnam pisać o przykrywkach Hammerheada, ale to dość intrygująca sprawa. Odezwij się niedługo. Nie wolno podrabiać pieniędzy, ale może macie na zbyciu parę zbitków banknotów? Tak pytam. Macie w biurze więcej nielegalnego towaru? Kolega pyta. Te opary zaraz mnie skołują. Muszę się dostać do biura, zanim zemdleję. Muszę się tam dostać. Brak kasy, brak piwa. Ale są księgi, które potwierdzają fałszerstwa. Do tego zaszyfrowany plik. Skończyłem tutaj. Wysyłam ci ostatni zaszyfrowany plik i... Nie musisz. Już i tak wiem, co na nim znajdę. Tak? Nie tylko Hammerhead potrafi się dostać do niedostępnych plików.
Yuri jest ostatnio bardzo metodyczna. Bardzo. Skupia się tylko na tym, żeby zatrzymać Hammerheada i Magię. Przestała przestrzegać regulaminu. Nie wygląda to dla niej dobrze. Na szczęście ma ludzi do pomocy. Tak. Słuchaj, Peter. To lepszy materiał niż przykrywki Hammerheada. Muszę to ugryźć. Wiem o tym. Wiem. Dobra. Wiszę ci za te pliki. I mam nadzieję, że twojej przyjaciółce wszystko się ułoży. Dzięki, MJ. Ja też. Po pierwsze, chciałbym, żeby było jasne, że bez problemów mogę prowadzić tę audycję sam i wiem doskonale, jak się pracuje na tym komputerze. Cicho, Jared, zaraz. Ale wy, słuchacze, powinniście wiedzieć, że postanowiłem... Nie, zaraz! Że podjąłem decyzję z własnej woli. Wystarczy, Jared! By przywrócić mojemu asystentowi Jaredowi stanowisko w programie Tylko Fakty z Jonah Jamesonem i by przeprosić go na antenie. I właśnie to teraz robię. Właśnie teraz i jesteś poważny. Naprawdę to teraz robisz, ty skończony! I dać mu podwyżkę. Już niedługo kolejne audycje Tylko Fakty z Jonah Jamesonem! Hey, Spidey! Spidey!